Konkursy, turnieje, kawiarenka, pieczenie kiełbasek i jeden cel. Dobra zabawa połączona ze zbiórką pieniędzy na potrzebujące rodziny. W niedzielę w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Paderewskiego w Zawierciu odbył się festyn parafialny pod nazwą Dzień Rodziny. Jest to inicjatywa naszych rodzin, które chciały ożywić trochę życie naszej parafii. No i pomyślały o czymś takim jak w okolicach Dnia Dziecka, piknik dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, ale też z rodzicami, żebyśmy się razem tu spotkali tak troszkę bardziej na luźno. No i na szczęście pogoda nam sprzyja, Pan Bóg nam pobłogosławił i jest dobrze. Pomysł organizacji wydarzenia zrodził się w głowie jednej z parafianek. Całość akcji jest właśnie skierowana pod dobrą zabawę, jak widać, pod promocję też parafii, żeby ta młodzież, dzieci pomagała, żeby przychodzili do kościoła, żeby działali na zasadzie wolontariatu i też żeby działali, żeby coś robili. Więc motywacja jest taka, że właśnie młodzież była skierowana do pomocy też przy wolontariacie. Osoby prywatne przyczyniły się, że piekły tam jakieś wypieki i tak to działa, no mniej więcej na tej zasadzie. Wolontariusze angażowali się w organizację wydarzenia na różne sposoby, również ubiorem. Ten strój to trochę taka improwizacja, ponieważ na spotkaniu organizacyjnym z pikniku postanowiliśmy przebrać się za święte osoby. No i wszyscy przyjęli to za żart, tylko nie ja, dlatego postanowiłam się przebrać za Maryję w pewien sposób. A moja organizacja tutaj polega na tym, że prowadzimy tańce lednickie razem z moimi koleżankami oraz próbujemy ludzi zachęcić do tego, by się z nami razem bawili i chwalili Pana. Przy jednym ze stoisk prowadzona była zbiórka pieniędzy dla prawie dwuletniego Oliwierka z gminy Pilica, który urodził się bez nóżek i rączek. Zbieramy na Oliwierka, który jest bez rączek, bez nóżek, w tej chwili jest w Niemczech i tam właśnie ma protezy i na tych protezach się uczy. Wszystkie te prace zostały wykonane przez zakład poprawczy, przez dziewczęta zakładu poprawczego, więc tutaj są właśnie na tym stoisku. Ale też mamy takie zdjęcia przez artystów i podpisane dla Oliwierka. I jak na festynie rodzinnym przystało, nie zabrakło rodzin. Jesteśmy prawie od początku, wykupiliśmy cegiełki charytatywne, mam nadzieję nie tylko na rower, ale również na dobrą zabawę, która już się zrealizowała, się spełniła. Cudowna atmosfera, bardzo mili ludzie, wszyscy uśmiechnięci, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i mamy nadzieję, że ta impreza będzie cykliczna i za rok też tu przyjdziemy.